Dzień dobry. Słuchajcie, ponieważ mój zeszłotygodniowy film poruszający tematykę tego, co dzieje się w rynku nożowym w Polsce, wywołał po pierwsze spory odzew, tak? To co bardzo wam dziękuję. Sporo komentarzy i sporo kontrowersji. Wywołał też sporą chęć kontaktu ze mną z różnych stron, zarówno od nożorobów, jak i od osób, które kupują noże. Oczywiście z różnym wydźwiękiem, bo to trzeba mieć tego świadomość. I z części komentarzy wnioskuję, że nie do końca temat jak gdyby został przeze mnie objaśniony i wyczerpany, stąd pojawiają się pewne pytania, które chciałbym rozwiać. W związku z tym w tą niedzielę pojawi się materiał, który będzie rozszerzeniem mojego zeszłotygodniowego vloga, czy tam luźnych gadek. Postaram się wam pokazać, o co mi chodzi, dlaczego nagrałem ten materiał. Postaram się wam wyjaśnić, dlaczego nie chcę recenzować noży, które uważam za źle wykonane, bądź wykonane nie do końca dokładnie, precyzyjnie, czy z za małym zaangażowaniem. Przy okazji poruszymy parę tematów, które może wam się przydadzą, bo przygotowując się do tego materiału, odwiedziłem między innymi Instytut Mechaniki Precyzyjnej, gdzie poddałem badaniom nóż, na podstawie którego chciałbym wam pokazać, o co mi chodzi, więc wyjaśnię wam, co to jest badanie, jak wygląda badanie twardości stali w skali Rockwella, w skali Vickersa. Wyjaśnię wam, pokażę, postaram się wam zobrazować, jak gdyby co widzi klient w internecie, a co widzi klient, który otrzymuje produkt. Mam nadzieję, że troszeczkę to rozwieje pewne wątpliwości, troszeczkę wam przybliży jeszcze ten temat i pozwoli wam zrozumieć, do czego zmierzam, tak? Dlaczego nie chcę recenzować noży, które uważam za noże niewykonane należycie. Dlaczego nagrywam te materiały? I zrobimy to na podstawie noża od LKW. Zapraszam was serdecznie. Jutro o 20:00 pojawi się materiał, ponieważ w tygodniu mam dość mało czasu ostatnio. Jestem dosyć mocno zapracowany, dlatego nie wiem, czy to się da zorganizować. Jak to się da zorganizować, postaram się dowiedzieć na temat tego, jak zorganizować live chat. Ewentualnie będę się starał na wasze komentarze odpowiadać na bieżąco w dniu jutrzejszym, zaraz po premierze filmu. Więc jeżeli macie pytania, a chcecie pogadać, oczywiście mój messenger jak gdyby jest dostępny codziennie, więc odpisuję na messengera, jeżeli ktoś chce porozmawiać. Od razu wam mówię, znaczy przestrzegam. Nie będę na messengerze wysyłał listy nożorobów, których uważam za tych, którzy wykonują swoje noże nierzetelnie. Nie taki jest mój cel i nie będę na ten temat rozmawiał. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, tak, to z chęcią odpowiem na wszystkie pytania. Możecie do mnie pisać na Messengerze, nie ma problemu. Jeżeli ktoś tam mnie nie ma w znajomych, tak, może śmiało pisać na Messengerze. Nie będąc u mnie w znajomych, może mnie zaprosić do znajomych. Wolałbym, żeby ktoś pisał na mojego prywatnego Messengera niż na Messengera naszej strony, naszego fanpage'a, dlatego że trochę ciężej mi się wtedy odpowiada. O! To zapraszam was serdecznie jutro na godzinę 20:00.